Cześć kochani, z tej strony Soul Voice. Kontynuujemy dalej temat badania nasienia. I w tym odcinku opowiem Wam jeszcze o tym badaniu i jakie dodatkowo inne badania można zrobić w laboratoriach, bo być może będzie to Wam przydatne kiedyś, że będziecie wiedzieli, o co chodzi w tych badaniach i że nie tylko robi się podstawowe badanie materiału pobranego, czyli waszych plemników, ale także również robi się inne badania właśnie tym waszym plemnikom. No cóż, kochani, z wcześniejszych odcinków już troszeczkę się dowiedzieliście. Badanie nasienia jest oczywiście podstawowym takim markerem płodności mężczyzny, czyli waszej, drodzy panowie, i dzięki niemu oczywiście możemy określić potencjał prokreacyjny mężczyzny i dokładnie zdiagnozować tak jakby podłoże jego ewentualnych problemów z płodnością i nieprawidłowościami, kochani, waszego nasienia, które mogą właśnie dotyczyć liczby na przykład ruchliwości waszych plemników, budowy waszych plemników, funkcji waszych plemników oraz, kochani, innych zaburzeń czy też różnego rodzaju anomalii waszych plemników. Co za tym idzie, kochani? Jeśli badanie ogólne nasienia wykaże nieprawidłowości lub lekarz po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z pacjentem dostrzeże taką oczywiście potrzebę, konieczne może być wykonanie dodatkowych badań. I właśnie o tych dodatkowych badaniach chcę Wam właśnie w tym odcinku opowiedzieć, które możecie zrobić w różnych laboratoriach czy też placówkach. Zostawię link do jednego z nich, ale nie wymawiam nazwy, ponieważ nie chcę go reklamować, a generalnie nie mam jakichś ulubionych laboratoriów, żeby akurat Wam je polecać. Ale dużo fajnych laboratoriów jest, które właśnie na tych materiałach, znaczy na tych badaniach pracuje. Cóż jeszcze? Jako pierwsze w Polsce oczywiście wprowadziło nowoczesne testy takie laboratorium, które zdaje się nazywa Invicta, ale to nie jest reklama, tylko po prostu stwierdzenie. I to laboratorium zdaje się robiło kompleksowe badania i nawet byli zaawansowani naukowo właśnie w diagnostykę nasienia, więc możecie to laboratorium sobie również na internecie znaleźć i poczytać, co oni tam robią, a ja Wam pokrótce opowiem, jakie badania przeprowadzają i jakie w ogóle badania można zrobić z Waszego nasienia, po jego pobraniu oczywiście wcześniejszym, poza oczywiście standardowymi procedurami badawczymi. W ofertach wielu klinik są również takie badania jak badanie fragmentacji, słuchajcie, DNA plemników, o czym Wam krótko opowiem, morfologia Waszych plemników pod dużym powiększeniem, MSOME w skrócie, taki test hyposomatyczny, HOS, jeśli będziecie to kiedyś widzieli, taki skrót, rozszerzone badanie SOME plus HOS właśnie i test wiązania plemników z hialuronianem. Co jest również istotne, do tego jeszcze jest przeprowadzana separacja diagnostyczna, słuchajcie, waszych plemników lub na przykład badanie diagnostyczne biopsji jądra. I pokrótce, może tak szybciutko powiem Wam, o co w tych badaniach chodzi. Zacznijmy od fragmentacji, słuchajcie, DNA plemnika. Cóż to takiego? Badanie tej fragmentacji DNA plemnika, słuchajcie, pozwala na szczegółowe zbadanie jakości materiału genetycznego jako tak zwanego prognostycznego preparatu skuteczności, słuchajcie, zapłodnienia i rozwoju ciąży i jakby to ująć i urodzenia zdrowego po prostu dzidziusia. Standardowa taka ocena nasienia nie zawsze, wiecie, dostarcza wszystkich koniecznych informacji, oczywiście umożliwiających określenie płodności pacjenta czy też waszej. Zarodki uzyskane wskutek zapłodnienia komórki jajowej plemnikiem z nieprawidłowym, tak zwanym wysokim stopniem fragmentacji tego DNA mają słabe rokowania już, słuchajcie, na etapie rozwoju w stadium blastocysty, czyli pięciodniowy taki zarodek.
Poddane do macicy znacznie gorzej się przyjmują, a słuchajcie, uzyskane dzięki nim ciąże częściej mogą niestety kończyć się poronieniami, co jest bardzo przykre dla kobiety, no i nie tylko. Różnymi nieprawidłowościami, zwiększoną podatnością na przykład potomstwa na zachorowalność, czy też nawet na nowotwory. Podwyższony poziom, słuchajcie, fragmentacji tego DNA plemnikowego związany jest między innymi z infekcjami, gorączką chociażby, podwyższoną temperaturą w okolicach jąder, paleniem papierosów, drodzy palacze, nieodpowiednią dietą wszyscy słuchacze, w większości oczywiście, zawsze są wyjątki, używkami różnego rodzaju, eksploatacją na przykład na zanieczyszczone środowiska, jak również kochani z zaawansowanym wiekiem, u osób oczywiście starszych. Leczenie, a dokładniej zminimalizowanie poziomu tej fragmentacji zależy od czynnika sprawczego. I jeśli przyczyną uszkodzeń w chromatynie był na przykład stres oksydacyjny, zmiana stylu życia oraz zbilansowana dieta mogą przyczynić się do obniżenia właśnie stopnia uszkodzenia tego DNA. Stosowanie antybiotykoterapii w przypadku stanów infekcyjnych również powinno poskutkować obniżeniem poziomu właśnie tej fragmentacji. No cóż, zweryfikowanie, kochani, trafności podjętych czynności zależy sprawdzić przede wszystkim oceniając jakość materiału genetycznego powtórnie w odstępie tak około 2 do 3 miesięcy od pierwszej analizy i o tym, kochani, należy pamiętać. Do tego można przeprowadzić też badanie stresu oksydacyjnego, to jest ROS, diagnostyka oczywiście mężczyzny, to jest dalsza część, i kompleksowe badanie tego nasienia, które umożliwia określenie poziomu stresu oksydacyjnego plemników na podstawie pobranych kilku kropel nasienia, kochani. W przypadku, gdy widoczne są nieprawidłowości, lekarz może zaplanować odpowiednie postępowanie, w tym oczywiście farmakoterapię, suplementację, zmianę diety, które oczywiście wszystkie mają na celu poprawę naszych wyników, czy też, kochani, waszych wyników. Redukcja tego stresu oksydacyjnego może pozytywnie wpłynąć na płodność i zwiększenie szans na naturalną oczywiście koncepcję. Co jeszcze? Wysoki poziom stresu tego oksydacyjnego zaburza proces zapłodnienia i może negatywnie wpływać na rozwój zarodków, a także, słuchajcie, zmniejszać szanse na powodzenie programów in vitro, dlatego myślę, że ważne jest również przeprowadzenie takiego rozpoznania czy też badania. Można też zrobić rozszerzone badanie nasienia, które jest skrótem MSOME, i to rozszerzone badanie nasienia to badanie morfologii plemników waszych pod dużym powiększeniem i diagnostyka metodą MSOME pozwala na uwzględnienie, słuchajcie, struktur wewnątrzkomórkowych waszych plemników, między innymi obecności wakuoli oraz ich po prostu wielkości, i istnieje taki związek pomiędzy obecnością tych wakuoli a uszkodzeniem chromatyny jądrowej plemnika, i duże wakuole mogą sugerować nieprawidłowość na przykład w nasieniu, między innymi takie aberracje chromosomalne lub na przykład właśnie uszkodzenia tego waszego DNA. Cóż jeszcze? Badanie wykonywane jest między innymi w celu kwalifikacji pacjenta, czyli tak jakby was, do procedury wspomaganego rozrodu, ponieważ jest to ważne, jeśli staracie się o potomstwo. Cóż jeszcze, kochani? Tak skrótowo, test hyposomatyczny, który ma skrót HOS. Test hyposomatyczny, kochani, to takie rozszerzone badanie nasienia, które pozwala na ocenę żywotności waszych, kochani, plemników, a także na analizę po prostu prawidłowości, tak jakby budowy ich błony komórkowej, i w żywych plemnikach w środowisku hyposomatycznym woda przechodzi przez półprzepuszczalną błonę komórkową plemnika do jego wnętrza, powodując zwijanie się witki, i reakcja ta jest, słuchajcie, możliwa tylko przy
zdrowym nasieniu, gdzie plemniki posiadają integralną tak zwaną błonę komórkową. Natomiast badanie wykonywane jest w celu identyfikacji tak zwanych plemników żywych, więc to już będziecie wiedzieć. Jest jeszcze rozszerzone badanie nasienia SOME plus tak zwane HOS w skrócie, jeśli zobaczycie taki skrót gdzieś na stronach czy też w laboratorium. I rozszerzone, słuchajcie, badanie nasienia wykonywane jest pod bardzo dużym powiększeniem i polega ono na ocenie tej morfologii główki plemnika i jej, inaczej mówiąc, struktur wewnętrznych, a także na ocenie reakcji witki w środowisku hyposomatycznym właśnie. I rozszerzone badanie nasienia, w skrót z SOME plus HOS, wykonywane, słuchajcie, jest między innymi w celu kwalifikacji właśnie pacjenta czy też Was do procedur wspomaganego oczywiście rozrodu, no bo to jest podstawa tego badania. Jest jeszcze test z hialuronianem, na pewno może ktoś o nim słyszał. Jest to badanie umożliwiające ocenę jakości Waszych plemników oraz stopnia ich po prostu dojrzałości i jest to test ich wiązania z kwasem hialuronowym. Substancja ta w znacznej ilości występuje w otoczeniu, słuchajcie, komórki jajowej i zdolność plemników do wiązania z tym hialuronianem jest więc istotna z perspektywy zapłodnienia. Pojawia się ona na zaawansowanym etapie rozwoju Waszych plemników. Na podstawie właśnie badania można zatem wnioskować o prawidłowej lub nieprawidłowej funkcji i stopniu dojrzałości Waszych plemników. I analizy wykonuje się także związek zdolności do wiązania z hialuronianem, z morfologią i oczywiście jeszcze jakością materiału genetycznego Waszych plemników i test możliwy jest do wykonania w przypadku obecności w nasieniu plemników ruchomych przy, zaznaczam, odpowiedniej ich liczbie. I jest on wskazany w przypadku przede wszystkim podejrzenia niepłodności idiopatycznej oraz jeśli, słuchajcie, istnieje potrzeba poszerzenia tak zwanej diagnostyki przed dalszymi oczywiście działaniami różnego rodzaju medycznymi, tak to ujmę skrótowo. Jeszcze chciałam powiedzieć tak szybciutko o separacji diagnostycznej plemnika. Może ktoś z Was słyszał? Otóż plemniki wykorzystywane w metodach zapłodnienia pozaustrojowego, słuchajcie, wymagają odpowiedniego przygotowania przede wszystkim i za pomocą technik izolacji plemników z nasienia następuje, słuchajcie, oddzielenie tych plemników od plazmy tego nasienia, usunięcie substancji hamujących tak zwaną zdolność do zapłodnienia właśnie i zapoczątkowanie procesów ułatwiających zapłodnienie tej komórki jajowej. Selekcja oczywiście plemników o prawidłowej morfologii i ruchliwości. Cóż jeszcze, usunięcie bakterii i różnego rodzaju wirusów. I dzięki temu możemy wybrać zdrowe właśnie plemniki bez uszkodzeń materiału genetycznego, więc na tym to mniej więcej polega. Jeszcze jest izolacja plemników, w której wykorzystuje się takie techniki chociażby jak, słuchajcie, płukanie nasienia, separacja plemników na nieciągłym gradiencie podłoża oraz migrację wstępującą. I o co tu chodzi? Najczęściej wykorzystywaną metodą jest separacja plemniku, słuchajcie, wykorzystująca proces wirowania na tak zwanym nieciągłym gradiencie, która z kolei pozwala na uzyskanie jednolitej populacji prawidłowych właśnie plemników, oddzielenie plemników od pozostałych elementów morfotycznych nasienia oraz, kochani, niewielkie ryzyko utraty nielicznych plemników przy niewielkich ich liczbie w ejakulacie. I selekcja tych plemników przed zabiegiem do cytoplazmatycznego podania plemnika do komórki jajowej pozwala, słuchajcie, uzyskać wyższy odsetek ciąż oraz zredukować liczbę porodów występujących przy zastosowaniu technik zapłodnienia pozaustrojowego oczywiście i badanie przeprowadza się przy użyciu hialuronianu, będącego z kolei składnikiem podłóż hodowlanych oczywiście i szalek tak zwanych selekcyjnych. Cóż jeszcze? Hialuronian, kochani, to jest taki polosacharyd występujący naturalnie w przestrzeni otaczającej komórkę jajową. W
cóż jeszcze? W czasie oczywiście fizjologicznego zapłodnienia na powierzchni główki tego plemnika wykształcają się takie miejsca zdolne do wiązania właśnie hialuronianu, które z kolei są niezbędne w procesie wiązania tej główki plemnika do komórki jajowej. I plemnik pozbawiony miejsc wiązania właśnie kwasu hialuronowego jest, słuchajcie, niezdolny do zapłodnienia. Do zapłodniania właśnie oocyty. I zjawisko to zostało, słuchajcie, wykorzystane do oceny właśnie plemników, również w technikach rozrodu wspomaganego. I diagnostyczny taki test z hialuronianem przeprowadzany w warunkach in vitro pozwala na wysekcjonowanie tak zwanych dojrzałych, żywotnych plemników z tak zwanych z niższym tak jakby odsetkiem uszkodzenia właśnie waszego DNA i normalną częstością występowania genetycznych zaburzeń. Efektem z kolei selekcji hialuronianu jest, słuchajcie, uzyskanie plemników, które w fizjologicznych warunkach z sukcesem uczestniczą w procesie właśnie zapłodnienia. I o to mniej więcej tak pokrótce tutaj chodzi. Zostaje jeszcze diagnostyka biopsji jądra. Na pewno ktoś z Was o niej słyszał. Diagnostyka biopsji jądra to procedura polegająca na pobraniu wycinka po prostu tkanki celem weryfikacji histopatologicznej. Kochani, badanie wykonuje się drogą przezskórną punkcji cienkoigłowej, tak zwanej na zasadzie aspiracji lub oczywiście w drodze otwartego postępowania chirurgicznego. Mam nadzieję, kochani, że Wam pomogłam i szybciutko opowiedziałam o tych niesamowitych różnych badaniach, o których będziecie mogli porozmawiać więcej z Waszym lekarzem. Pozdrawiam, papa, cześć!